Siemanko, z tej strony Anioł. Miło Cię znowu gościć na moim kanale. Myślę, że dzisiejsza bohaterka nie będzie zaskoczeniem dla tych bardziej ogarniętych osób. Był już Syndrion, o którego prosiliście. Przyszła pora na Fregar. Jeśli to właśnie o niej pomyślałeś, to gratuluję ponadprzeciętnych umiejętności łączenia kropek. W ciągu 5 dni roboczych powinieneś otrzymać list od Mensy. Tam będą dalsze instrukcje. A sama Fregar to postać dostępna od 2 sezonu. Dla tych, którzy mieli sezony przejściowe typu 1+, to już tam mogli ją spotkać. Łucznicy byli pierwsi w rotacji w 2 sezonie. Można podejrzewać, że w sezonie 3 również będą pierwsi, ale to nic pewnego. Zanim przejdziemy do umiejętności, standardowo zapraszam do pozostawienia suba, łapki w górę i zobaczmy, co Fregar ma nam do zaoferowania. Umiejętność numer 1, nawałnica strzał. Zadajemy obrażenia celowi o współczynniku 600 i zapewniamy Legionowi Fregar skupienie normalnego ataku, które zwiększa naszą szansę na kryta o 60% przez 7 sekund. Póki co to jedyna bohaterka, która aż w takim stopniu modyfikuje wskaźnik krytyczny. Warto zauważyć, że wskaźnik krytyczny rośnie po rzuceniu umiejętności wpadania w szał, co poniekąd wymusza na nas dłuższe walki. Jest to postać świetna do olinowania, natomiast do krótkich skirmiszów niekoniecznie się nada. Sama umiejętność bardzo dobra, działa z każdym legionem fizycznym, solidna piątka. Umiejętność numer 2, strzał z przymierzenia. Legion Fregar w terenie zadaje więcej obrażeń od normalnego ataku o 15% oraz zyskujemy premię do obrony w wysokości 15%. Boost do normalnych ataków, które mogą zostać przekształcone do ataków krytycznych. Bardzo dużo synergii z pierwszą umiejętnością. Bonus do obrony też przyjemny. Zwiększa naszą przeżywalność na polu walki. Mocna piątka. Umiejętność numer 3. Burzowa zapora. Wszystkie jednostki strzelców wyborowych w Legionie Fregar zyskują 20% ataku fizycznego, a ich obrażenia krytyczne wzrastają o 30%. W normalnych warunkach atak krytyczny to 150% podstawy, w przypadku wymaksowania tej umiejętności będzie to 180% podstawy, drzewko precyzji może dodać nam kolejne 15%, no i jest jeszcze pupil, który może zwiększyć te obrażenia o kolejne 10%. Jak widzicie, obrażeń Fregar nie powinno brakować, solidna piątka, dodam, że sam właśnie pracuję nad ulepszeniem jej do stanu 5-5-5-1, ale nadal czekam na możliwość blokowania skilli, bo nie chcę ulepszać umiejętności 4 o nazwie Szarża Sokolniczki. Legion Fregar, który przeprowadza atak normalny, ma 20% szans na zyskanie 30% prędkości marszu, plus zmniejszymy szybkość akumulacji szału wrogiemu Legionowi o 20% na 5 sekund. Oba bonusy fajne, ale mamy na nie 20%. Poza tym nie sądzę, aby zmieniły wynik wojny na waszą korzyść w znaczący sposób. Zmniejszenie szybkości gromadzenia szału dobre jest w sytuacjach 1v1, ale im więcej wrogów, tym ta umiejętność jest słabsza. Do 1v1 genialna, natomiast oceniamy te umiejętności pod względem wielkich wojen, dlatego dam tutaj 3 z minusikiem, z tego względu, że nie jest to bezużyteczna umiejętność. Prędkość marszu może się włączyć w ważnym momencie dla nas, co pozwoli nam uratować naszą armię. Umiejętność numer 5. Przebudzenie. Cios z chmur. Zwiększony współczynnik obrażeń o 200 w pojedynczy cel. Obrażenia o takim współczynniku możecie robić za pomocą talentu. Jest to słabe przebudzenie, moim zdaniem nie warte inwestowania legendarnych tokenów, chociażby w tę 4 umiejętność. Samo przebudzenie ocenię na 2, bo coś robi, ale nie oszukujmy się, nie za wiele. Fregar łącznie zdobyła 20 na 25 punktów, jest to 80%, co daje nam 4. Sama Fregar jakaś wybitna nie jest, jeśli miałaby działać w pojedynkę, co nie znaczy, że jest to słaba postać. Jak zauważyliście, do 3 umiejętności włącznie zdobyła komplet punktów, potem coś się zepsuło, pierwsze 3 umiejki na pewno warte tokenów, ale budżetowe 5-1-1-1
w parze z Syndrionem też sobie poradzi. Jak zapewne większość z Was się domyśla, pełny potencjał Fregar rozwinie w parze z Syndrionem i to właśnie z nim powinna zawsze biegać. Ale ostatecznie można ją łączyć z innymi strzelcami typu Kinara, można też łączyć ją z Niko czy Gwanwyn. Obie te postacie mają dostęp do drzewek precyzji, które Fregar ubóstwia. Hosk również posiada takie drzewko, ale jeśli macie Hoska, to lepiej go łączyć z Kinarą. Ale oczywiście to musi być przebudzony Hosk, bo bazujemy wtedy u niego na tych krytycznych kontratakach, które zapewnia mu jego przebudzenie. Jeśli chcielibyście latać z orłami, to również się sprawdzi, szczególnie z Forondilem. Pomimo, że latająca kawaleria ma słabszy atak, to nie jest on aż tak mały, a krytyczne obrażenia Fregar może zapewnić nawet orłom. Generalnie Fregar dawałbym jako zastępcę w każdym z dostępnie aktualnych bohaterów, więc jej drzewko nie ma aż takiego znaczenia, bo liczy się tylko drzewko dowódcy. Gdzie możecie, to oczywiście róbcie dla niej to drzewko precyzji. Bez tego drzewka Fregar trochę traci, a samo drzewko omówione jest szczegółowo w filmie o Syndrionie. Fregar ma dostęp do drzewka mobilności, którego dla niej nie polecam, z tego względu, że długoterminowo to drzewko daje mało statystyk, chociaż oczywiście możecie je zbudować tak bardziej for fun. Jest całkiem dobre do szybkiego wjazdu, ale jak wiemy, Fregar woli te dłuższe walki. Uważam, że na niej możemy zrobić drzewko utrzymywania pokoju, jeśli takiego potrzebujemy, bo z reguły Fregar i tak będzie zastępcą. Jeśli mimo wszystko chcecie, żeby to Fregar była dowódcą, to zostaje nam drzewko strzelec wyborowy. Atak, bucik, HP, serce, 2,5% ataku dla strzelców, w pełni naładowany, więcej obrażeń od normalnego ataku, jeśli jest to atak dystansowy. Tutaj weźmiemy czujność, zmniejszenie wszystkich obrażeń o 1,5%, z tego względu, że stabilny strzał tylko i wyłącznie może być używany na behemotach, bo na wojnie ten skrócony dystans naprawdę będziemy tego żałowali, a z zastraszania dużej wartości dla Fregar nie wyciągniemy. Dalej, w dziesiątkę ten talent działa tak, że okresowo się stakuje i zwiększa nam atak, HP strzelców, żeby wziąć rozkosz, bo jest to najlepszy talent z tego rzędu, a samo HP też jest przyjemne, no i oczywiście samego szału potrzebujemy, żeby szybciej uderzać krytycznie. Radykalny, obrażenia kosztem obrony, w myśl zasady, że najlepszą obroną jest atak, dla strzelców w przypadku jednostek T5 są to 3 punkty obrony za 14 punktów ataku. Dalej pogoń, wpadając w szał wywołujemy wrażliwość na legionie wroga, która zwiększa obrażenia od normalnego ataku o 10% na 5 sekund. Można aktywować raz na 10 sekund. Świetny talent dla autoatakerów. Resztę punktów w zadziorność. Dodatkowy szał i szybsze kryty zawsze na propsie. Jako ciekawostkę dodam, że z talentem rozkosz nie będziemy dostawali 50 punktów szału, ale jakieś 57, jak się nie mylę, bo rozkosz zwiększa nasz szał o 15% z każdego źródła. Zwiększamy nasz atak o 2%, egoizm, otrzymujemy o 4% mniejsze obrażenia od umiejętności bohatera i ostatnie 2 punkty w prędkość marszu. Tak się prezentuje to drzewko. Oczywiście poszczególne talenty możecie modyfikować pod siebie i swój playstyle. Ja na przykład zawsze wybieram kontrataki magiczne, gdy tylko mogę i staram się walczyć z magami, dlatego tego talentu nie sugerowałem w tym filmie. Artefakty wiadomo, ostrza cienia, złoty grzebień, reszta legend dla strzelców również, może poza sercem Kamasiego. Serce jest dobre w przypadku, gdy wychodzicie na kilka marszów i zakładacie je na słabszym legionie, żeby te lepsze miały swój artefakt i bonus z serca Kamasiego. A jeśli ktoś jakimś cudem nie miałby legend, to tak jak ja możecie biegać z rozrywaczem serc lub podręcznikiem mistrza. Ten przedmiot też jest nawet spoko jak na epicki. Wiecie, to jest 12% ataku na 20 sekund. Pet dla Fregar to oczywiście ptak nocy, który nie dość, że zwiększa wskaźnik krytyczny, to dodatkowo podczas trafień krytycznych mamy szansę na zadanie dodatkowych obrażeń. To pupil stworzony dla niej, do którego zdecydowałem się nagrać film, w którym wzięliśmy go pod lupę, pod mikroskop.
Gdzieś tu w rogu powinien się pokazać jakiś odnośnik do tego filmu, który naprawdę polecam obejrzeć, jeśli go jeszcze nie widzieliście. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.